Czytając artykuły i komentarze w sieci, oglądając gadające głowy, nie da się nie zauważyć wszechobecnej euforii, która jest spowodowana wejściem wojsk ukraińskich do obwodu kurskiego. Jednak jest też druga strona medalu. Otóż 22 sierpnia w Katarze miały się rozpocząć rozmowy pokojowe. Idąc za Washington Post, urzędnicy twierdzą, że ofensywa Ukrainy wykoleiła tajne wysiłki na rzecz częściowego zawieszenia broni z Rosją. Czy mamy więc do czynienia z szaleńcami sabotującymi pokój? Czy może w Kijowie wszystko sobie dokładnie obliczyli i wiedzą, że koszty spadną na Zachód? Z naciskiem na pewnego zachodniego sąsiada, który nie pozwoli, aby dorochi ukraiński bracia cierpieli podczas tej zimy? Zapraszam. Witam Was bez zbędnego rozwlekania. Te rozmowy pokojowe, w zasadzie częściowe zawieszenie broni, nie miało dotyczyć działań wojskowych na frontach. Ukraina i Rosja miały w tym miesiącu wysłać delegację do Doha, aby wynegocjować przełomowe porozumienie wstrzymujące uderzenia dotyczące infrastruktury krytycznej i energetycznej po obu stronach, powiedzieli dyplomaci i urzędnicy znający dyskusję, co stanowiłoby częściowe zawieszenie ostrzału i zaoferowało ulgę dla obu krajów. Czyli Rosjanie nie bombardowaliby ukraińskich elektrowni i linii przesyłowych, z kolei Ukraińcy nie polowaliby na rafinerię, generalnie na infrastrukturę wytwarzającą i magazynującą paliwa płynne. Natomiast same działania wojskowe zostałyby ograniczone ze względu na warunki pogodowe. Ukraińscy urzędnicy wyrazili zaniepokojenie tym, jak kraj przetrwa zimę, jeśli rosyjskie bombardowania będą kontynuowane. Z powodu rosyjskich nalotów Ukraina straciła około 9 gigawatów z 18 gigawatów potrzebnych do szczytowego zapotrzebowania tej zimy. O wiele za dużo, aby odzyskać w krótkim czasie. Urzędnicy twierdzą, że energia elektryczna może być ograniczana do 5 do 7 godzin dziennie lub mniej w mroźnych miesiącach. Co ciekawe, na Ukrainie rozsiewane są informacje, że powodem wyłączeń prądu jest sprzedaż energii do Polski. Niestety nie znam skali tej dezinformacji. No co, good morning, wasza mać. Świat jest tylko od słońca. No. Нас же не зламати, йоба. Короче, выложила сегодня утром пост о том, как наши заключили договор о том, чтобы продавать электроэнергию в Польшу. Электроэнергию в Польшу. Сука, когда Украина сидит по 12, по 15 часов без света, мы лишнюю электроэнергию мы продаем в Польшу. Ну это просто фантастика какая-то. И когда самый прикол, я выложила пост в Инстаграм с документом, подтверждающий этот договор, меня заблокировали в Инстаграме, удалили мою стори. Ну как меня еще не назвали иноагентом Кремля, я вообще не знаю. Ну как бы. Jednak od kilku tygodni wiemy, że uśmiechnięte słońce narodu dwoi się i troi, by zapewnić Ukraińcom darmową energię. W jaki sposób możemy bezpośrednio pomóc w zaopatrzeniu w energię elektryczną Ukrainę przed zimą? Pracujemy w tej chwili nad tym, aby móc spalać polski węgiel, którego mamy w tej chwili sporo, i tak, żeby nie płacić za spalanie tego węgla, czyli za emisję, a prąd wytworzony przez polskie elektrownie z polskiego węgla za europejskie pieniądze przesłać istniejącym mostem energetycznym na Ukrainę. A skoro już wiemy, że Bruksela nie udzieli nam dyspensy klimatycznej, król Europy nie był w stanie tego załatwić, to należałoby się go spytać, bo temat dziwnie ucichł, a rychło w czas, czy koszty ETS również będziemy pokrywać. Ponieważ prawda jest taka, że uszkodzone elektrowni nie naprawisz z tygodnia na tydzień, takiej zbombardowanej, ale linię przesyłową już tak. I w Kijowie zdają sobie z tego sprawę, więc niewykluczone, że potraktowano instrumentalnie te rozmowy pokojowe w Katarze, że były one tylko zasłoną dymną. A jeżeli tak by się stało, że Donek wydymałby ekipę Zełenskiego, chociażby jak swój elektorat z toma konkretami na 100 dni, no to może się okazać, że po prostu Ukraińcy na zimę przyjadą do Polski.
Sondaże wykazały, że większość Ukraińców chce pozostać w swoim kraju. Ale jeśli w mroźną zimę ogrzewanie przestanie działać z powodu rosyjskich bomb, to fala uchodźców może nastąpić bardzo szybko. Rosja celowo atakuje infrastrukturę krytyczną i zrobi to samo nadchodzące zimy, jeśli jej siły zbrojne nie zostaną powstrzymane. To jest artykuł bodajże z kwietnia. Natomiast teraz mamy koniec sierpnia i słyszymy od Anglosasów, że Ukraińcy zamierzają reglamentować prąd na 5-6 godzin dobowo, więc co może pójść nie tak? Tymczasem Onet cytuje niemieckich polityków, którzy liczą, że tym razem fala imigracji zatrzyma się na Polsce. Oczywiście Unia Europejska rzuci jakąś śrubką. Perspektywa wywołała obawy o to, czy Unia Europejska poradzi sobie z przybyciem kolejnej dużej grupy uchodźców. Zwłaszcza, że w wielu krajach Ukraińcy, w przeciwieństwie do innych osób ubiegających się o azyl, nie muszą przechodzić procedury azylowej, aby otrzymać wsparcie finansowe. Być może Polska również byłaby gotowa przyjąć więcej ukraińskich uchodźców, jeśli Unia Europejska udzieli im wsparcia. Mówi Reinhard Zager, niemiecki polityk. Czy wy też widzicie oczami wyobraźni, jak ekipa Tuska ogarnia to organizacyjnie? Siemoniak, Dziemianowicz, Bąk. Ja pierdolę. Podsumowując, z perspektywy Kijowa to zawieszenie broni nie miało sensu i nie zdziwiłbym się, gdyby od samego początku było traktowane instrumentalnie. Skoro już teraz wiemy, że w miesiącach zimowych prąd będzie reglamentowany tylko na kilka godzin dobowo. A im zacieklej Rosjanie będą bombardować infrastrukturę krytyczną, tym media zachodnie, media polskie, będą mogły nam prościej wytłumaczyć, że przyjęcie następnej fali migracji jest po prostu konieczne. A tym wszystkim, którzy zostaną na Ukrainie, będziemy wysyłać darmowy prąd. Już pomijam, czy będziemy płacić ten ETS, czy nie, czy Bruksela się tylko z nami droczy, czy może chodzi o to, by prąd kupować od Niemców, czy z Europy. A w miesiącach jesiennych i zimowych, długimi wieczorami i nocami, będziemy karmieni sukcesami w obwodzie kurskim. Ale spójrzcie na to z innego punktu widzenia. Czy przypadkiem głównym celem nie miało być zajęcie rzutem na taśmę kurskiej elektrowni atomowej i podpięcie jej do ukraińskiego systemu, prawda? No ale tak, pozostało nam się cieszyć, że Ukraińcy kontrolują jakieś wioseczki i miasteczka. Tymczasem, jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo, wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.